Cześć kochani, witam serdecznie. Powiem wam, tydzień urlopu, tak brakowało mi Fortnite'a, chociaż kiedyś nie wyobrażałem sobie, że będę w to grał. Brakowało mi Fortnite'a i brakowało mi również nagrywania. Może to dziwnie zabrzmi, ale już tak się przyzwyczaiłem do nagrywania. Bardzo fajnie mi się z wami kooperuje, że tak to nazwę. Uwielbiam nagrywać dla was filmiki i czytać komentarze. Jesteście naprawdę kozakami. A doceniłem to dopiero po 7 dniach urlopu w Polsce. Jeszcze tak od razu chciałem przeprosić za krótszy format odcinków, ale wiecie. No urlop rządzi się swoimi prawami, szczególnie taki, który musiałem... Au. Nie, to dwójka, który był dosyć mocno nieplanowany. Dam radę to zrobić, szybko dam. Chłopaki się tutaj strzelają, ja nie wiem czy chcę. Zawijam się na razie tutaj. Okej, pierwszy. Powiem, Lucky siadło. Czy coś tutaj jest? Ktoś z was pisał mi w komentarzu, że za mało mówię, ale... Doceniam, naprawdę postaram się więcej, ale wiecie też jak to jest. Jak się skupiam na grze, to troszeczkę mniej mi się gada. Chociaż od biedy wolę to niż pierdzielić bez sensu. O, nie widziałem tej snajperki. Nie mogę jeszcze się przyzwyczaić, żeby trafiać w to. Okej. To za DMR-a zamieniłem, bo DMR-em i tak nie potrafię strzelać. I bierzemy samochodzik, bo on ma ten pług. Oj, 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 nie to, nie to. Okej, nie było tematu, misklik, sorry. Lepszy shotgun. Dlaczego tu mordeczko we mnie wbiegłeś? Nie rozumiem tego. Mógłeś mnie przeskoczyć i bym wtedy upadł. Dobra, weźmy samochód znowu. Medkit. Delikatnie, nikt mnie tutaj nie widzi. Udajemy, że nic się dzieje. Widzę ich stąd? Nie. Nie wygnę się tak, żeby to zobaczyć. Tu były dwa medkity. Auto jest wolne, ale można nim niszczyć. Chyba trzeba się bardziej rozpędzić. Anyway, siódemka. Nie mogę tego tutaj zrobić, okej. Tutaj coś jest. Granat tylko. Może jeszcze coś? Shotgun mamy. Strzelam albo deku smasha, albo kogoś tu chce mi zrobić krzywdę i biegnie tym młotkiem. 7. Co mi dacie? Budki do skakania, kozak. Nie, na razie delikatnie. Nie używam młotka. Oj. Wyrzućmy splasza. I famasik. Okej. Weźmy po prostu to. Jest troszeczkę cichsze od młota, chociaż... I tak nie jest najcichszą rzeczą, jaką mogę tutaj mieć. Może dam sobie mikrofon troszeczkę bliżej, chociaż... Nie wiem, czy nie będzie słychać klawiatury. Waste. Nie wiem, dlaczego trafiłem. Gra kapkę ciszej, przynajmniej na słuchawkach. Okej, czyli nie da się sobie krzywdy zrobić. To jest przydatna informacja. Recycle.
Czy znajdę tutaj kogoś, tak żeby... Stój. Przydasz mi się jeszcze, nie odjeżdżaj za daleko. Tak. Ty idziesz ze mną. Ty masz jeszcze trochę paliwa, więc cię poeksploatuję. Jest ta fajna chmurka. Co sądzicie o nowych rzeczach, które oddali? Znaczy, nowych rzeczach. Za dużo jeszcze nie poodkrywałem, widzę tylko tą chmurę dziwną. To jest pewnie z Dragon Balla, jak miał. Dobra, tu już nie możemy być za głośno. Definitywnie tutaj nie możemy być za głośno. Au! Cześć, witam wszystkich po przerwie. Dla was krótkiej przerwie, dla mnie to 3 gry na 98 miejscu. Ale no, moje szczęście po urlopie jest jeszcze gorsze niż było. Ale przynajmniej humorek lepszy. Naprawdę polecam, fajnie było w Polsce. Fajnie jeździć na urlopy do Polski. Polecam. Jeżeli nie mieszkacie w Polsce, to jeździcie do Polski. Nie no, dobra, zapędziłem się w swojej myśli, ale po prostu polecam wam odpoczywać. Sam się dosyć mocno ostatnio przepracowywałem, więc skumałem, czym jest taki prawdziwy odpoczynek dopiero teraz. I polecam w opór. Slurpik, kozak. Dobra, weźmy wszystko. Wszystko znaczy nie pistol. Przeszukaj, dobrze, ammo jakieś mamy. Koła nie chcę. Tam widzę coś dużego, tam jest coś dużego, ja tam chcę iść. A nie w tą stronę. Nie umiem tego używać. Ale i tak się świetnie bawię. Tam widziałem naprawdę coś dużego, ja tam chcę. Nie wiem co to było, może jakiś bóg w grze. Anyway. Idziemy tam, szukamy tego czegoś dużego. Trzy. Cyk tam. Czekaj, im bliżej stoję, tym trochę więcej daje, czy nie? Nie. Nie było tematu. Strzały, to się da otworzyć. Przydałaby mi się troszeczkę lepsza broń. 7, dasz mi coś ładnego? Słyszę ogień. Ogień oznacza coś złego. Ogień zawsze oznacza coś złego. Dobra, chłopaki się tutaj strzelają. Możesz wbijać w ten ogień, lecimy do nich. Jeżeli ten odcinek ma być treściwy, musi się tutaj coś dziać. A najbardziej się fajnie gra, jeżeli ktoś się bija, ty strzelasz z tyłu. Guys, jesteście za daleko. Nie możecie się bić troszeczkę bliżej? Albo poczekaj, aż będę miał jakąkolwiek broń? Nie chcę Falcona. Jeszcze? Dobra. Teraz już możecie poczekać, lecę do was. Miałem taką cichą nadzieję, że trafię tym najdem. Tu jesteś. Mamy cię. Okej, strzelba zamienia tą. Jedyneczka, cyk. A ty co miałeś?
Teraz ciebie przeszukamy, przyjacielu. Mówiłem wam, najlepszą opcją jest poczekać, aż się dwóch wystrzela. Jest tu coś, co mnie interesuje jeszcze? Wiem, zbieram to 3 godziny. Oj, nie widziałem cię! Dobra, na farta. Mamy to. Uf, nie chcę wiedzieć nawet, jak mi puls skoczył. Miałeś coś, co mnie interesuje? Nic lepszego ode mnie. Wezmę tylko to. Idę do środka się wyleczyć. O, jedna za chwilę się wyleczymy. Dobra, medkit. To się przyda najpierw przed medkitem. O, i mam fioletową broń do wzięcia. Pistol. Albo i nie pistol. Shotgunik. Okej, dobra. Wyleczmy się. Tych medkitów mam i tak za dużo. Jestem tak zmęczony po locie, ale taki szczęśliwy. W końcu jestem w domu. Okej, bierzemy tego medkicika jeszcze. On się przyda na pewno. Co ja tutaj zrobiłem? To był red eye. Okej, jestem ślepy. Cześć pan! O! Nara pan. Czy ty uderzyłeś rycerza biegnąc do mnie? Kozacko. 7. Okej. Będziemy mogli sobie przyzywać deskę. Będziemy jak prawdziwy Silver Surfer. Do mnie moja desko. Czy jest tu coś, co nam jest jeszcze potrzebne? Jak tak w miarę dobrze idzie, mamy 4 fragi, to nie kozaczmy, idźmy po dobre miejsce. Może pana rycerza sobie wynajmiemy, ja w sumie o tym wcześniej nie pomyślałem. Halo, pan rycerz? Nie ma cię tutaj. Okej. Okay. Dawaj młotek. Nie można cię wynająć. Lipton. Coś, co mi się przyda. 5 pancerza nie zrobi difference, szkoda czasu. A to co to? A. Już wiem co to. No to lecimy do miasta. Gdzieś na daszek się skitrać. To zrobić tak delikatnie i pójść po one for all. Nikogo nie ma.
Jakby cię tu morteczkę ominąć? Nie ominę cię. Skoro cię nie ominę, muszę cię obejść. Aha. Zamknij te drzwi, nie było nas tu. Cicho, chłopaki. Nie widzieliśmy się z nikim. Lecz się, przyjacielu, lecz się. I przeładuj. Jakiś szyldzik miałeś? Nie miałeś szyldzika. Tu jest 25 zawsze coś. Gdzie wy jesteście? Lepiej tak, że mnie nikt nie przyczaił. To 15 osób i jedna idzie mnie zabić. Okej. Dlaczego? Co wy robicie, guys? Na pewno ja zrobię wszystko, żeby być jak najdalej od was. Uciekanie tutaj nie jest dobrą, inteligentną opcją. Też nie miałeś shieldów. Mordeczki, dacie mi się coś do odnowienia shielda? Cokolwiek? Upgrade bench. Okej. Nie. Stop, to już jest za drogie. Dobra, na farta lecimy do przodu. Tam na pewno ktoś będzie, bo jest All Might. Wiem, że to jest głupie zostawiać tam broń, ale spróbujmy. Wyżej jakby coś tam mamy shotguna. Tam słyszałem One for All. Dzisiaj w samolocie oglądałem Boku no Hero Academia. Fajnie jest o to wrócić raz na jakiś czas, chociaż nie da się to oglądać non stop. Tak bym to nazwał. Dobra. Haha. Nie wiem dlaczego, ale miałem dziwne wrażenie, że przez dach się nie przebije. Dobra, dzięki wszystkim za gierkę, dzięki za odcinek. I dziękuję za tyle subskrypcji jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć.